skusza Redeko. www.redeko.pl. Daleki Lublin nie był gościnny dla Wrocławian. W 16 mieliśmy dwóch zawodników, Sławomira Rasiewicza i Krzysztofa Wróbla. Do kolejnego etapu przeszedł tylko Wróbel. Zmagania zakończył jednak tylko rundę dalej. W Mistrzostwach Polski odpadłem w ćwierćfinale z Kacprem Filipiakiem. Niezwykle trudny przeciwnik, niezwykle trudny mecz. Uważam, że stał na wysokim poziomie. Przegrałem 4-5 na ostatniej czarnej bili. Tyle godzin walczyliśmy, żeby dobić tą ostatnią bilę. Troszeczkę zabrakło szczęścia, no ale też jakby nie było, Kacper jest czołowym polskim zawodnikiem. Nie wstyd było przegrać. Turniej w Lublinie był ostatnim w sezonie. Czas na pierwsze podsumowania. Jaki był to rok dla wrocławskiego zawodnika? Mistrzostwa Polski kończą sezon, zaczynają nowy. Sezon dla mnie takim wznowionego treningu. Mam nadzieję, że przyszły sezon będzie znacznie lepszy. Ten zakończyłem na 6. miejscu rankingowym. Przed nami drużynowe Mistrzostwa Europy na Litwie i trenujemy, zobaczymy. Wróbel sporo w tym sezonie promował polski snooker i bilard w międzynarodowej rywalizacji. Na początku tego roku tak, były indywidualne Mistrzostwa Europy tutaj u nas we Wrocławiu. Dosyć dobry start. Potem start w Chinach. Nieudany start w Chinach, w nową odmianę gier bilardowych w bilardzie chińskim. Może i polecę w przyszłym sezonie, bo takie dostałem ponowne zaproszenie, aby próbować swoich sił w tej azjatyckiej odmianie gier bilardowych, niezwykle dziwnej. Natomiast spróbuję pewnie swoich sił, a przed nami najbliższy turniej to drużynowe Mistrzostwa Europy rozgrywane na Litwie. Dla Krzysztofa Wróbla ten sezon to nie tylko gry, to też organizacje turniejów dla młodych i nie tylko młodych we Wrocławiu. Jeśli chodzi o nasze regionalne tutaj rozgrywki, ciągle promujemy bilard, ciągle żyjemy sportem bilardowym. Ostatnio mieliśmy rozgrywane Mistrzostwa Wrocławia Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkół Średnich. Wrocławski Związek Sportowy zabezpieczył nam imprezę organizacyjnie, jak również prowadził zgłoszenia i zrobił to dosyć udanie. Widać, dzieci lubią gry bilardowe. Wystąpiło 19 szkół. Turniej był rozgrywany w dwóch kategoriach, w indywidualnej, gdzie zagrało 96 zawodników, jak i w turnieju drużynowym, w którym wystąpiło 19 zespołów. Szczegóły dotyczące wspomnianego turnieju i innych propozycji m.in. na fanpage'u Banda Club. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl.